Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia z turnieju Chess -Tur Opera. W którym bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda Panowie rozgrywają tempem gry 15 minut plus 10 sekund W ten turniej i grają w internecie Przed monitorami klikają myszkami Moi drodzy partia pomiędzy Magnusem Karlsenem, mistrzem świata A samym Shaklandem. Panowie rozegrają bardzo ciekawą partię Rozegrali bardzo ciekawą partię I już Magnus Carlsen zszokował w drugim posunięciu Uwaga C4 rozpoczął ruchem Mistrz świata, C6 odpowiedział tutaj e, am, Amerykanin. E, no i e, Magnus Carlsen, uwaga, zagrywa. Ła! Hetmanem na A4. W drugim posunięciu, Hetmanem na A4. Czy coś temu panu się nie pomyliło, moi drodzy? zdarzało się, że Magnus Carlsen rozpoczynał ruch, ruchem E4 i zagrywał hetmanem na H5, chcąc dawać Szewczyka, a tutaj z tej strony postanowił sobie zagrać tak. E, moi drodzy, ja przypuszczam, że Carlsen po prostu nieco się bawi tutaj z przeciwnikami takim ruchem, może chciał o sobie troszeczkę dać znać, przypomnieć, żeby tutaj troszeczkę huczało w internecie o nim. No, myślę, że nieco z tego słynie, tak mi się zresztą wydaje. No nic, ale to nie jest jakiś ruch przegrywający ani e, Mega fatalny oczywiście schodzi po prostu z teorii, jak to zwykle bywało Mistrza Świata. No i czarne zagrały tutaj skoczkiem na F6, skoczek na F3, G6, czyli tutaj czarne wybierają drogę do zrobienia domku, tak zwanego, ja to tak nazywam. D4, goniec G7 i skoczek na C3. Widzimy, że teraz Mistrz Świata gra zupełnie normalnie. Oczywiście, wyobraźmy sobie teraz tę sytuację. Jak Hetman stoi na D1, no to biały by raczej zagrały E4, a jednak teraz jest inaczej. Roszada i goniec zagrał na F4. To też ciekawe, gdyż Mistrz świata nie zagrywa E4. Wyglądałoby to nieco inaczej, ale też dobrze. To też jest dobry ruch. Postanawia po prostu Mistrz świata tutaj wyprowadzać szybciej figury. D6 ze strony czarnych i H3. No, Znowu y, taki może niekontrowersyjny ruch. Ten ruch się zawsze przyda. Chodzi o to, że schowamy tutaj sobie gońca, a czasem ten goniec wraca na E3 i Skoczek nie jest w stanie go zaatakować. Y, no myślę, że no, troszkę się tutaj uśmiecham, ale no wiecie, Mistrz Świata rządzi się swoimi prawami, że tak powiem. Skoczek zagrał na D7 w tej partii i wieża na D1. Akurat ten ruch jest bardzo zrozumiały i bardzo też przydatny, gdyż. Nie można zagrać takiego posunięcia, bo tutaj wieża jest na, na rentgenie z tym Hetmanem i to się bardzo nieprzyjemnie gra czarnymi, jeżeli chcemy próbować grać C5 czy E5. E, oczywiście C5 teraz jest możliwe, E5 nie jest możliwe. Moi drodzy, e, właśnie tutaj e, e, Amerykanin zagrał takie posunięcie jak C5. No okej, okay, walczy to o centrum i tak dalej, ale. Jest tutaj bardzo ciekawa opcja dla czarnych, właśnie wykorzystując fakt, że Hetman stoi na polu A4 i można to czarnymi teraz wykorzystać, chociaż jest to na pewno ruch bardzo trudny. Ja myślę, że mistrz świata grający czarnym kolorem byłby w stanie znaleźć to posunięcie i grać bardzo intuicyjnie, no bo to nie jest tak, że da, da się wszystko do końca policzyć. No i sobie zobaczmy, to posunięcie to B5. O co w tym ruchu chodzi? Przede wszystkim pionek jeszcze zasłania gońca, więc goniec nie wspomaga punktu B5. To jest jedna sprawa, a chodzi tutaj czarnym o to, żeby rozwinąć wieżę na B8, znaleźć przestrzeń na pionka B2, spróbować skoczek na przykład na, G, na B6. Chodzi o złapanie tutaj wiatru w żagle i przechwycenia inicjatywy. I na przykład, jakby białe zbiły tu pionkiem i pionek by odbił, są dwie opcje, albo skoczek, albo hetman. Moi drodzy, zróbmy sobie najpierw hetmanem. Co by było po biciu hetmanem? I na przykład, po tym ruchu gramy wieża B8 od razu. Atakując pionka. Hetman na przykład wraca na 4. No i co ciekawe, bicie oczywiście też jest dobre tutaj, jak najbardziej, ale czarne mogłyby zagrać w ten sposób. Mimo wszystko mogą oddać tu pionka kolejnego. Jeżeli, no oczywiście, wszystkich możliwości nie jestem w stanie dokładnie w tak krótkim czasie przedstawić. Ale takie najbardziej oczywiste tutaj ruchy, jakie się narzucają, zbijmy to hetmanem. I teraz skoczek D5. Figura wchodzi do centrum. Bardzo fajnie to wygląda, gdyż no te pionki też mają tutaj opcje jakiejś późniejszej gry, ale to może nie jest w tym momencie najważniejsze. Na przykład po wybiciu od razu goniec mógłby wybić e, na d5. Hetman na przykład wraca na a3, moi drodzy i hetman b6 i na tym analiza moja by się skończyła. Pozycja czarnych jest wyśmienita, jest dobra. Trudno w to uwierzyć na pierwszy rzut oka mimo straty dwóch pionów, ale moi drodzy plan jest prosty. Gramy później sobie wieżą na a8 i staramy się zbić tego pionka na a2. Po prostu kolejna wieża idzie z bardzo no, niezłą inicjatywą. Tu w pewnym momencie i goniec E4 jest możliwe. Potem wieża z C8 na C2. Tego Hetmana można nieźle gonić. E, bardzo dobra gra. To jest po prostu bardzo dobra gra. Podpowiem, że tutaj komputer podpowiada takie posunięcie E4, żeby dać pionka i szybciej schować tego króla. No ale to już się nieprzyjemnie myślę, że gra. Moi drodzy, jeżeli w tej sytuacji tutaj zbiłby na przykład skoczek. No, to byśmy mogli zagrać skoczek B6 na przykład. Hetman A3 wraca. Ok, wzięliśmy jednego pionka, jest spokój. Wieża B8 znowu. Znowu gramy ten sam numer, żeby wieża zajęła po prostu wolną linię. I na przykład, jakby tutaj zbił skoczek na A7, to w tym momencie gramy goniec D7 i robi się bardzo ciężko. No, nie widać co grać. Na przykład, po ruchu A4 zawsze gramy wieża A8 i ten skoczek jest bardzo uwięziony. I tak naprawdę to jest już praktycznie przegrana białych. Oczywiście nie musimy e, zbijać skoczkiem tutaj e, na A7 po wieża B8, ale na przykład Hetmanem, a po biciu Hetmanem mogłoby nastąpić wieża A8. No, hetman jedyne pole znajduje na C7, Hetman C7 skoczek bije i wieża A2 jest chwilowy pion, mniej jeszcze u czarnych, ale pozycja jest wyśmienita, figury po prostu szybciej wyszły, zobaczcie, że to jeszcze stoi w miejscu, a tu kolejna figura przepraszam, kolejny pionek jest do wzięcia, po prostu pozycja dobra, bardzo dobra dla czarnych no widzimy, że tutaj czarne po prostu może no, ciężko grać przeciwko mistrzowi świata i ciężko taki ruch wykonać, no zawsze myślimy, że on Coś lepiej wymyśli e, w danej pozycji, no. Czas, czasem sobie zaufać, zamknąć oczy i zagrać. E, w tym y, w momencie, oczywiście, poszło C5 w partii. E3 zagrały białe. E, wymiana, wymiana. Pioneczkiem oczywiście tutaj mamy centrum, w ten sposób zachowane E5. No bardzo odważnie tutaj y, gra Szakland ale to też zrozumiały ruch. I po wybiciu, po wybiciu, y, no nie polecam tutaj bić skoczkiem na E5, moi drodzy, gdyż Hetman E7 bierze E8. Widzimy, że król jest jeszcze nie schowany. Po prostu piąt zatruty, nie można zbijać, goniec wraca na E3 słusznie, E4 od razu zaatakowały czarne. Ja powiem wam w ten sposób, ta pozycja nie jest jakaś taka zła dla czarnych. Ona jest całkiem normalna. Ja tylko bym próbował grać inaczej, znaczy jak miałbym do dyspozycji oczywiście tę pozycję, no bym próbował grać Hetman E7, może potem B6, goniec B7, takie proste ruchy bym starał się wykonywać. Potem może skoczek C5. No tutaj e, shakland zagrywa po prostu. E4, skoczek do centrum i Hetman E7, w tym momencie. Ja bym jeszcze poczekał z tym pionem, mimo wszystko pionek zawsze kontroluje, bardzo ważne pole D4. A to się łatwo oczywiście, moi drodzy, mówi. Tutaj skoczki teraz mają dobre miejsca do, do wejścia do obozu przeciwnika. Goniec E2, zagrywa Mistrz Świata i skoczek C5. No, nareszcie ten goniec będzie miał swobodę. Hetman wrócił na C2, goniec spokojnie na D7, wyprowadzamy figury i Roszada nareszcie u Mistrza Świata w 16 posunięciu, moi drodzy, ale zdążył. I ta pozycja jest oceniana jako przyjemniejsza dla no, białych przede wszystkim. Głównym celem też Mistrza Świata, jak już wspominałem na początku gry, było zejście z teorii debiutu i myślę, że to się zdecydowanie udało i po prostu gra sobie na własnych warunkach. Wieża A na C8 ze strony czarnych i skoczek wleciał na B5. Bardzo prosty, normalny ruch. Ja myślę, że no może tutaj czarne powinny się zatroszczyć wcześniej o ruch A6. No ale cóż, poszło tak jak poszło, i goniec wybił na B5. No i tak po prostu znowu po prostu się powtarzam tym słowem. Moi drodzy, goniec zbił na B5 i skoczek wybił. No cóż, zwyczajne oddanie gońca parę gońców. Tak w taki łatwy sposób. To musi zwiastować kłopoty, tak mi się wydaje. E, posunięcie A6, no i skoczek wlatuje tutaj do środka na D6. No, no też trzeba wiedzieć, że po na przykład zagraniu wieża C6, czy nie tracimy skoczka, moi drodzy. Otóż w tym wypadku nic się takiego nie dzieje. Bo gramy B4, ruch wtrącony. I nie można zbić wieżą, gdyż goniec na C5, związanie można się pożegnać tutaj z partią. Skoczek wrócił na D7. C5. Ja mam nadzieję, że nie za szybko tłumaczę, mam nadzieję, że większość z Was rozumie tę analizę. Także wybaczcie za czasem prędkość i jakieś takie skróty myślowe. Um, moi drodzy, B6 nastąpiło tutaj. Podważenie tego pionka, oczywiście, jest na jednej linii wieża z Hetmanem, ale Hetman drugi raz w partii zagrywa na A4. Teraz ten ruch jest oczywiście jak najbardziej dobry tutaj z atakiem na piona, na wieżę i piona. No ale można by było próbować zagrać na przykład B5. A jak B5 byłoby zagrane, to Hetmanem wracamy na C2, i te pionki już są złączone na B4 i C5 na zawsze można aby tak powiedzieć. Tutaj skoczek zagrywa na B8. No jak już figury przeciwnika się muszą cofać, to niestety nie wychodzi to dobrze, ale Magnus Carlsen, moi drodzy, gra prosty ruch wieża D2, stara się zdwajać wieżę oczywiście lepsze ruchy, tu jakiś tam B5 pokazuje komputer, ale ja nawet tego nie rozpatruję, po prostu <grywa> spróbujmy um, grać proste szachy po prostu wyprowadzajmy po prostu, znowu po prostu musicie mnie skarcić w komentarzach za to sorry, czasem się nawiniem mi jakieś słówko i, i, i powtarzam podczas analizy wieża D2, skoczek z F na D7 i z Koczek, no właśnie, już troszeczkę zdradziłem o co chodzi, ale bardzo ładna taktyka. Skoczek bije na E4. Podstawienie. Zwykła podstawka. Chodzi o to, że nie można wybić hetmanem. Nie można. Dlaczego? Można zawsze sobie film zatrzymać i panalizować w pewnym momencie, moi drodzy, koniec, F3 jest po zawodach. Hetman h4, jakaś tam jedyna chyba słuszna odpowiedź. Goniec bije. A jeżeli tutaj pionek, no to są nawet dwie opcje. Oczywiście można tutaj wybić i to stoi świetnie. Mimo że wieża za dwie figury, to pionek tutaj zasuwa po prostu jak na autostradzie tak zwanej. Inaczej można oczywiście też zagrać tutaj już po Poruszyłem, Hetman B3 można ruszyć i na przykład skoczek C6 i bicie na D7. Pion więcej, jakość więcej, totalnie wygrana pozycja, rzecz jasna. Po tym ruchu wieża zagrała, po ruchu skoczek E4, wieża zagrała na E6 i Magnus Karsen no, zaczyna mieszać oczywiście tutaj goniec g5 się pojawił e6 tak się narzuca oczywiście i goniec na c4 i okazuje się, że nie można zbić gońca, gdyż mamy proste zagranie hetmanem na b3, a jeżeli wieża będzie broniła, to jakiś skoczek na d6 wchodzi. Oczywiście tutaj też niedobrym ruchem jest zagranie wieżą, ale myślę, że skoczek po prostu stara się zbić wieżę na e8 e, i następnie tutaj zbijamy na E6. W partii pogoniec C4 król zagrał na H8 i Magnus Carlsen po prostu dziabnął tę wieżę. Yy, tutaj Hetman wybił i goniec wrócił na E3. Hetman, goniec na E3 zostawił skoczka w spokoju. Proste liczenie wariantu. Jeżeli B5, to Hetman wraca i oczywiście bronimy. A jeżeli zbił. A zbił w partii, to wieża D7. No i tutaj B5 i czarne myślały, że zdobywają wieżę. Nic z tych rzeczy. Hetman D1, Skoczek zbił, Hetman wybił. Poszło F5 moi drodzy, C6 i jeszcze jeden ruch czarnych goniec na E5, C7. No i czarne złożyły broń. Nie ma, nie ma obrony tutaj, trzeba raczej oddać gońcem na, na C7. Trzeba oddać figurę. Totalnie przygląda oczywiście pozycja. Dziwne dziwne, dziwne szachy gra Carsen, ale widać, że skuteczne jak zejdzie trochę z teorii, no to czuję się jak rybka w wodzie, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!